praca w filmie jest no, fajna, ciekawa bardzo. Inaczej się pracuje w filmie, no, film przynosi większą popularność aktorowi, ale teatr to jest to, co ja lubię, codzienny kontakt z widzem. Wiecie, ja tak sobie patrzę na te zdjęcia, jest ich niewielki, niewiele ich tutaj jest, chociaż wydaje się, że cały stół. Zdjęcia zbierała moja mama, moja babcia, moi przyjaciele i tak na dzisiejszą potrzebę. Po prostu są takie, jakie są, ale co chciałam powiedzieć, że gdyby się mnie zapytali, jaką rolę lubię bardzo, czy najbardziej, to właściwie jest parę, z którymi mam, wiążą się sympatyczne wspomnienia i prywatne, i artystyczne, ale generalnie do każdej roli podchodziłam z taką emocją i z taką ciekawością, bo każda przynosiła inne doświadczenia. I to chyba o to chodzi. Może są aktorzy, którzy lubią jakąś konkretną rolę i żyją tymi wspomnieniami tej postaci. Nie wiem, mówię no, nie tylko o sobie. Dużo aktorów mówi, że woli jednak teatr niż film, bo jest to takie bardziej realne, bo w filmie dużo rzeczy jest takich sztucznych i jest poprawianych tyle razy. Znaczy, może tak jak się zagra w teatrze, to się zagra i tak musi być i trzeba jakoś improwizować razy czego. No tak. Film nie jest o tym łatwiej, że można jak coś się nie uda zrobić dubel i teraz. Bo kiedyś, jak ja grałam w swoim pierwszym filmie, to była ilość taśmy ograniczona, bo były dwie próby bez kamery i jeden dubel i koniec. I jak już się źle zagrało, to niestety nie można było tego poprawić. I reżyser był osyrany. Dlaczego to wyszło tak, a nie inaczej? No wyszło, no tak jak wyszło. Człowiek jest omylny, popełnia błędy. No i tyle. Lubiłam kostiumowe przedstawienia. Znaczy, gdzie kostium odgrywał taką dosyć, widzicie, spektakularną, widowiskową rolę. Pani ukończyła studia wokalno-aktorskie, prawda? Tak, w Przytarczy Muzycznym Gdyni. Tak, czemu aktorstwo, a nie coś? Coś innego? Teraz robię coś innego, teraz jestem nauczycielem. W międzyczasie skończyłam jeszcze Akademię Multimedialną i Akademię Sztuk Pięknych. I teraz uczę dzieciaki, młodzież i dorosłych też miłości do teatru i do sztuki w ogóle. Holistycznie ujmując temat, czyli uważam, że teatr, muzyka, plastyka, rzeźba, sztuka, to jest number one w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka, wrażliwości. Jeżeli będziemy umieli odczytywać takie znaki, czyli co jest ładne, co jest brzydkie, co jest dobre, co jest złe, to będziemy lepszymi ludźmi, tak mi się wydaje, prawda? Wrażliwszymi na innego, na drugiego człowieka. Był robiony album aktorów polskich i myśmy z koleżankami wystroiły się bardzo pięknie. Chciałyśmy wydawać gwiazdy hollywoodzkie, żeby nas ewentualnie Hollywood wynajął, co jest fizyczną niemożliwością. Niewielu się z polskich aktorów to udaje. Żeby odnalazł? No, żeby odnalazł w takim albumie. Moje pierwsze przedstawienie po dyplomie, znaczy nie pierwsze w ogóle, tylko to już jako zawodowa aktorka. To jest pan Geldkaper, Aleksandra Fredry. Jedno z moich ulubionych przedstawień to jest Ewa Czechowa w Teatrze na Plaży, reżyserii pani Julii Wernio. Właśnie też byłyśmy na warsztatach o teatrze na plaży. Tak? I kto je prowadził? Pani Wernio? Ale kiedy to? To było teatr na plaży w Gdyni Orłowie, tak? No, tak. Ja opowiadała o tym, jak ten teatr powstał, że tam nie można było piasku mieszać i trawy nie można było posadzić, to tam był duży problem też z drzewami. Dokładnie. Co roku może zabierało nam piasek i trzeba było sypać ten piasek, sypać na tubylcy. Zupełnie nie ma pretensji do nas, bo plaża przez cały sezon była wyjęta z możliwości, że tak powiem, bawienia się babkami z dzieciakami w piaseczku. Ale myślę, że ten na plaży sobie już zapracował na to, żeby o nim dobrze mówić w tej chwili. No
i opowiadała o tym, jak to było właśnie o tym przedstawieniu. O mewie, tak, to było bardzo piękne przedstawienie. Ale też mówiłaś, że to jest jej ulubione. Jest ulubione? No to proszę, szkoda, że się z nią nie spotkałam. Kolejne przedstawienie na plaży Iwona Księżniczka Burgunda w reżyserii Warutka Simkasiewicza. Demon Witkacego z matki. Tu jest sonaty Belzebuba. Tu jest prezesowa. Bardzo fajne przedstawienie. Lubiłam. A tu jest kartoteka Różowicza. Grałam sekretarka Różowiczyński. A to było takie przejście przez Gdynię. Z okazji takiego przedstawienia, które miało miejsce na Barze Młodzież, tak bardzo dawno, reżyserem był Andrzej Bajda, przyjechał tylko z Kielki, dobrze, to źle, tak może być, a zrobili jego asystenci to przedstawienie. Czesław Niemen śpiewał, Olbryski Daniel jeździł na koniu, wiecie. To są kabarety, w których uwielbiałam brać udział. Poczekajcie, dziewczynki Rydyńskiego. To są moje koleżanki, które już w tej chwili nie pracują w teatrze, bo są na emeryturze, albo gdzieś wyjechały w świat. A tu wam opowiem o... A to jest okładka z filmu. Kiedyś takie czasopisma wychodziły, teraz chyba też. Tu jest druga z ekranu. A to jest film Ewy Jerzego Passendorfera. Akcja się dzieje na wybrzeżu tutaj. W takim światku z podziemnej gwiazdy. A to jest też okładka z kramu z piosenkami. Z Teatru Muzycznego Szwejk. Jeździliśmy sobie troszeczkę z tym Szwejkiem. A tu jest też fajne moje zdjęcie. Tyle było we mnie energii kiedyś. To właśnie z Iwony Księżniczki Burgunda. Co wam tu jeszcze pokazać? A tak o tej mojej pracy w teatrze, to jakby zieleni mogłabym nieskończenie. To jest zdjęcie z Brytana Brysia w reżyserii. Też Fredy. Zresztą bardzo mało znane przedstawienie. Reżyserem był i scenografem. Zresztą bardzo wybitnym scenografem był pan Andrzej Markowicz. Teraz on jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Gdzieś po Polsce jeździ. Był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którą ja też miałam przyjemność skończyć, ale moje malowanie jest takie sobie. Bawiłam się w malowanie tylko dlatego, że po prostu musiałam sprawdzić. Mój profesor, jak wieszałam swoje obrazy na dyplomie, to powiedział do swoich innych artystów, idź, bo ta twoja artystka wiesza te swoje bokmazy. Bardzo miło to wspominam. Także to było dosyć fajne, bardzo mile wspominam to przedstawienie. Powiedzieć o Ferdydurce Dorotkę Śmigasiewicza. Przepiękne przedstawienie i nawet pamiętam, grałam tam Zosię. Zosia mówi taki tekst, to jest tekst skompilowany z różnych tam tekstów z Ferdydurki. Zosia mówi, tak bym chciała, żeby ludzie byli szczęśliwi. Nie, tak jest, żeby ludzie byli dobrzy i żeby ludzie byli szczęśliwi. Jeżeli ludzie będą dobrzy, to ludzie będą szczęśliwi. Jesteśmy młodzi, wy jesteście młodzi, kochamy się. Do nas należy świat. Człowiek powinien być wszechstronny, doskonale się cieleśnie i duchowo. Ja jestem za pełnią człowieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Kocham film, ale lubię muzykę. A rano po przebudzeniu to lubię potrzeć sobie nosy. Bo tak. I potem coś mówię. Wiem, że jestem głupia, wiem, że nic nie umiem, wiem, że jestem ładna i umieram. A błogosław bohater mówi, nie, a ja musiałem zaprzeczać. A ja musiałem zaprzeczać, a jak się zaprzecza teraz w takich ewidentnych tematach i no i tak. A to jest Witkacy z Teatru Muzycznego Demon. Poza rzeczywistością tu przedstawienia, to była taka kompilacja różnych tekstów Witkacego. No, takie było to przedstawienie demoniczne, zresztą widać tutaj na mojej twarzy. Czasami mi tak ręce też opadają albo pokazują moją bezradność, jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą. Ja to bym chciała, żebyście byli szczęśliwi, żeby nie było tych wojen i żeby nie było tej przemocy. I żebyście się tylko interesowali sztuką. No mimo wszystko człowiek może zdziałać bardzo dużo, jeżeli proszę, tylko chce. Bardzo. Thank you.
Ja bardzo szanuję młodych ludzi. Bardzo szanuję. Uczę się. Uczę się od młodych ludzi. Wszystkiego, czego mogę się jeszcze nauczyć. Człowiek się uczy całe życie. Tak jest. To jest to, że jak byłam w teatrze muzycznym, śpiewałam niewiele, bo były lepsze koleżanki, które lepiej śpiewały. Jak poszłam do teatru dramatycznego, śpiewałam prawie wszystko do pewnego momentu. Potem znowu przyszły młodsze i one przejmowały pałeczkę. Tak jest w teatrze, że dopóki się jest młodym, no to tam jest tego repertuaru do zagrania bardzo dużo. To już zwykle coraz gorzej, 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 gorzej. Jak człowiek nie ma takiego imperatywu logicznego, jak mówi Mroże, to jest cytat z Mrożka, z Tanga, bo się dowiedziało. Znaczy wiemy przecież wszyscy, że jest imperatyw logiczny. Nie, nie ma logicznego, jest kategoryczny, wewnętrzny i zewnętrzny. W związku z tym ten imperatyw logiczny Mrożka bardzo mnie tutaj fascynuje od lat. Mój imperatyw logiczny polegał na tym, że po prostu musiałam zmienić zawód. I na początku było mi bardzo trudno, bo jeżeli całe życie się robi, gra się w teatrze, a potem no, z różnych powodów trzeba ten teatr opuścić, to jest to smutne i przykre, ale poradziłam sobie z tym. Oczywiście moje... Trudno sobie poradzić, ale teraz wykonuję inny piękny zawód. Jestem nauczycielem, tak jak wam powiedziałam, dżeplastyki, historii sztuki, teatru. I bardzo jestem dumna ze swojej młodzieży, kiedy wygrywa konkursy teatralne, gdzie Grand Prix pierwsze miejsce, Grand Prix pierwsze miejsce. Oni są szczęśliwi, a oni są szczęśliwi? No to ja jestem szczęśliwa. I wtedy taki zawód ma sens, że oprócz tego, że ja sama realizuję siebie, to jeszcze patrzę, jak młodzież, z którą pracuję, no jest szczęśliwa. Ale dzięki pani to osiągnęła pani. Tak, ale dzięki własnej inicjatywie młodych. Oni też, jeżeli by tego nie chcieli robić, no to wiecie, co ja bym mogła zrobić sama. Młodzież chce, wy też chcecie teraz spotkać się ze mną i tutaj sobie rozmawiamy o teatrze. O historii teatru. U mnie moja historia teatru to jest 30 lat pracy na pełnym etacie. No i teraz te parę lat już jako nauczyciel. Ale to też jest cały czas historia teatru, bo tej historii teatru, jak wam powiedziałam, już się nie chcę powtarzać, uczę młodzieży. No i tyle. Lubicie się herbatki.